Ósmy tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu święty Piotr mówi m.in. tak. Nie przystosowujcie się do waszych dawniejszych rządz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór świętego, który was powołał, gdyż jest napisane świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jasno więc okazuje się, że celem naszym jest świętość. Święty Piotr w pierwszym swoim liście wzywa wiernych, żeby chcieli być świętymi na wzór Pana Boga. Żeby to zrobić, trzeba się odciąć od tego, co jest grzeszne, od tego, co jest naszymi rządzami, pragnieniami przeciwnymi woli Bożej. Chciałbym zwrócić uwagę tutaj na to, że świętość tu jest pokazana jako coś, co jest ideałem, coś, co jest celem, coś, co jest pragnieniem. I może to jest chyba nasz problem, że my chcemy być zdrowi, tak, to prawda, chcemy mieć sukces, chcemy być kochani, chcemy być dobrzy, ale czy chcemy być święci? Gdzieś słowo świętość, tak jak słowo mądrość, ono gdzieś zniknęło, że ludziom nie tyle zależy na mądrości, co na tytułach, nie tyle na świętości, co na dobroci, a może warto by właśnie wrócić do tego, co to jest świętość. Dlaczego tak bardzo warto być świętym i czy mi zależy na tym, żeby być świętym? Nie na tym, żeby jakoś dostać się po prostu do nieba, ale czy mam w sobie takie głębokie pragnienie, jak ludzie nieraz mają, chciałbym mieć dzieci, chciałbym być mężem, żoną, chciałbym być ojcem, chciałbym po prostu mieszkać w takim kraju. Czy mam takie pragnienie? Chciałbym być świętym. To jest moje pragnienie, to jest moje marzenie. Oby naprawdę Pan Bóg zesłał nam taką łaskę pragnienia bycia świętymi, bo skoro Bóg jest święty, to nie może być nic piękniejszego w życiu niż być świętym jak Pan Bóg. Psalm 98 mówi m.in. o tym, że zwycięstwo Panu Bogu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego. I oczywiście wiemy, że prawica czy ramię to jest taki idiom, sposób wyrażania, takie słowo, które w języku biblijnym znaczy moc, siła, że to jest, Pan Bóg naprawdę jest mocny, Pan Bóg naprawdę potrafi zrobić wielkie, wielkie rzeczy. Ale tutaj psalmista zwraca uwagę na to, że to ramię jest święte. Może właśnie dlatego jest mocne, że jest święte. Nam się moc bardzo często kojarzy z brutalnością, kojarzy się często z grzechem, kojarzy się często z przemocą. Silny jest ten, kto jest święty. Nie ten, kto ma większe muskuły, czy nie ten, kto ma większą armię, nie ten, kto po prostu głośniej krzyczy. Siłą człowieka jest jego świętość. To jest nasza największa siła, jeżeli my jesteśmy w stanie zapanować nad sobą, jeśli jesteśmy w stanie pokonać wroga, który jest w nas, jeśli jesteśmy w stanie zniszczyć to zło, które jest w nas. Świętość jako siła, świętość jako moc, świętość jako środek do tego, żeby nie być słabym, żeby rozumieć, że słabo, że grzechy, grzeszność, czy po prostu postawianie na swoim to jest najczęściej wyraz słabości, a nie wyraz mocy. W Ewangelii Piotr mówi Jezusowi, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus nie odpowiada, no to macie pecha, albo dobrze zrobiliście, bo nie warto mieć nic, albo co Piotrze narzekasz, no życie po prostu, przecież ja jestem skarbem. Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci, pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Czyli Jezus jakby jasno pokazuje, że to zostawienie, opuszczenie dla mnie to nie jest strata, to jest zysk. Kto opuści, to zyska jeszcze więcej. Jak to ziarno, jak opuścisz ziarno, puścisz je w ziemię, pozwolisz, żeby obumarło w zimie, zobaczysz, to będzie czysty zysk. My nie tracimy idąc za Jezusem. My będąc chrześcijanami, czy będąc siostrami zakonnymi, czy księżmi, to myśmy się nie poświęcali, myśmy nie stracili nic, myśmy po prostu zainwestowali najlepiej, jak można było. My jako chrześcijanie nie tracimy nic z tego świata, tylko po prostu inwestujemy najlepiej, jak można. Żeby uwierzyć w to, że pójście za Chrystusem nie jest stratą. Owszem, może pozornie jest stratą, jak pozornie stratą jest małżeństwo czy posiadanie dzieci, bo jakby człowiek był sam, to by może miał czegoś więcej, ale to są tylko pozory. Pozory ludzi, którzy nie rozumieją rzeczywistość. Pójście za Chrystusem zawsze jest najlepszym zyskiem, najlepszym interesem, najlepszą inwestycją, jaką człowiek może zrobić w swoim życiu.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.